Okej, okay, no to spoko, że obudziliśmy w końcu tego śpiocha, który... za bardzo mi nie przeszkadzał do tej pory, ale zobaczmy, co ma dla nas. Może jakąś ciekawą misję, skoro od tyle czasu musieliśmy czekać, żeby zamienić z nim jedno czy dwa słowa. Dlaczego? Odblokuj sobie dwugwiazdkową misję, przejdź ją, żeby odblokować sobie jednogwiazdkową misję. To nie ma żadnego sensu. Żółty todzik, dojdź do mety trzymając kamień, zdarzyło mi się już to robić. I nawet właśnie w tym samym story mode, w którego gram dalej, więc... Tak, nie ukrywam, to jest całkiem ładne, że wykorzystują te kamienie, które wyglądają tak samo jak część otoczenia, tylko się błyszczą jako, no właśnie w tym momencie, część otoczenia, a nie element rozgrywki. Chociaż jak tak teraz myślę, może być to zagadka w 100% polegająca na tym, aby sobie znaleźć... Tak, to już jest już meta. Jednogwiazdkowy poziom, żartujecie sobie? To, że nie da się na nim zginąć, to nie znaczy, że jest to poziom jednogwiazdkowy, myślałbym. Ale może się mylę. Taki typowy poziom zagadkowy chyba. Nieskończony Yoshi? Niech tak będzie. Znajdź dobre miejsce. Na razie go nie widzę. Yoshi, dasz radę? Pięknie, nawet ominął tego gościa. I tego też. Czy przenikasz przez wszystkich? Nie, czasami się odbijasz, ale te hitboxy nie zawsze działają tak samo. Więc dojdź do końca, dojdź do początku. I ten na pewno da się podnieść. Nie wiem, czy był jeszcze jakiś inny na tej planszy, z którym można było coś takiego zrobić. To nieważne, ważne jest, żeby dostać się jeszcze do wyjścia. Bo to nie wystarczy. Nie strzelisz tym do góry. Spróbuj to rzucić. Niech będzie i tu. Jest! Czy nagle postanowili tu wrzucić trudniejszy poziom, czy... Jak mam to rozumieć? Taki trickshot na koniec. Trzeba było Yoshi z prawej strony językiem zabrać sobie ten kamień, Yoshi wskoczyć na kamień i z kamieniem. Fajna zagadka! Ten pierwszy poziom był i tak ciekawy, gdyby rozwiązać go tak jak trzeba. I stał się jeszcze ciekawszy, dzięki temu, że rozwiązałem go po swojemu. W Super Mario World było tak zabawnie. Nie wiem, czy takie przeoczenie ze strony twórców, czy jak to można wytłumaczyć, ale gdy w Super Mario World niosło się jakiś przedmiot pod wodą, to płynęło się kilka razy szybciej. To była taka mała ciekawostka silnika gry, z którą można oczywiście było robić trochę sprytnych rzeczy. Póki robimy, co robimy, to jestem ciekaw, czy uda mi się nauczyć jakichś takich super rzutów. O, nie za bardzo. O, w tej rurze coś było, czy nie? To była dziwna rura, ale niech tak będzie. Jest. Moje Nemesis przezwyciężyłem w niezwykle satysfakcjonującej konkluzji sagi. Wchodzę do rur pionowych, które czekają na mnie na nie w drodze do nieba. No, myślę, że zmiażdży mnie. No, skakanie na bucie. Albo na bezbucie. Nieważne. Ej! A, bo to jest Mario 3. Leć! Ja to zrobię po swojemu, spoko, spoko. Bym już odpalił sobie skipa jakiegoś ostrego. Ale jako, że znów robię ten poziom po swojemu, bez buta, zgubiłem buty, więc moje prawo jest takie, że zostanę rozdeptany. Nie masz butów, to ironia losu będzie tak chciała, że twoja śmierć to będzie śmierć ze pod buta. Przykre, ale życie takie czasem historię najbardziej ironiczną układa. Pirim? O, jakie trickshoty, jakie zabawki. No, buciki są fajne. I to jest przeurocze. Jak wy działacie? Nie wiem, jak wy działacie. Czym się różnią i koniec. No, taki żaden poziom, ale przezabawne jest dla mnie, że są różne rodzaje butów w tej grze, że normalnie były zwykłe buty, a tutaj takie czarne buty na obcasie wielkie z
są. Albo czerwone nawet, o. Takie, takie coś tutaj Nintendo wam strzeli. Albo stanie wam takim na nogę i boli. Kto tutaj nie wie, jak podobuszki działają? Nie wiem, czy jest taka osoba, ale raczej no... Najbardziej klasyczna rzecz możliwa w świecie Mario, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Chociaż fakt, że tutaj są takie deszczowe, gdzie normalnie są odwrotne, no to całkiem, całkiem ciekawe. Będę przytulał się do prawej ściany, bo nie mam mowy, że mnie tutaj czymś zaskoczą. Ja zaskoczę ich. Pepe. Parapeta, parapeta. O nie, ja nie umiem latać. Nie było jeszcze ani jednego poziomu z lataniem na pelerynce. A to niezłe. Z takim lat... W dół! W dół! Gdzie lecicie? Teraz to już za późno, koledzy. Takie latanie jak najbardziej, szybowanie, tak powoli opuszczanie się w dół, a gdzie spadamy po prostu wolniej, to wiadomo, i nie jest to... Idę się zamieć? Nie jest to jedyny sposób, jedyna umiejętność, która pozwala spadać wolniej, ale pelerynka pozwala też sobie latać, tak? Góra, dół, pędzić po niebie. I to jeszcze nie zostało nam ani razu... Nie chcę tego właśnie podnosić. Chcę to zrobić bez pelerynki. A tak nawet będzie chciało mi się to robić. Tu i tak jest mniejsza grawitacja i jeszcze spada się wolniej. Gdy ma się... piórankę. O, mogę tak to zrobić. A to sprytne. Tylko potrzebuję was... ze prawej strony. Bez takich skoków brzydkich. Jest! Tak, czym dłużej gram w tą grę, tym sobie myślę, no przeszedłbym sobie Mario, a Mario 1 już skończyłem wiele razy, przeszedłbym sobie Lost Levelsy, a przeszedłbym sobie 64, a przeszedłbym sobie 3D World, a przeszedłbym sobie nawet Super Mario World 2 i 1 też. Nawet Mario Bros 3 bym sobie zgarnął, czemu nie? Tak no, po prostu gra się w to cudownie. Nawet jeśli te poziomy są jakie są, tak... To cały czas nie jest to problem, wiedząc, że mam milion poziomów innych graczy, jak tylko przebije się przez tą ścianę, będąc u story mode'em. Nie narzekałbym prawie w ogóle na to, gdyby nie fakt, że ludzie mówią, że ten story mode jest jakiś fenomenalny? I tak nie jestem w stanie tego zrozumieć. I tyle. Próbuję cały czas się kręcić, a Mario 3 się kręcić nie potrafi. Potrafi łapać na przykład rzeczy, podnosić, ale jeszcze kręcić się nie nauczył. No dobra. Zbierasz te monety, rzucając bomby w górę? Bum? Nie bum, ale o to chodzi. Mogę najlepiej też bomby przytrzymać sobie trochę za... Tak? Nie? Nie zebrał mi nic? A to przyznam zaskoczenie. Mogę więcej bomb zdobywać, jeśli chcę? Pytanie więc... Ile jest łącznie monet w tym poziomie? Czy chcę się bardzo starać zebrać wszystkie? Czy jednak wystarczy, że po prostu sobie... Oj! 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 A jaki tutaj jest pomysł? Poproszę? Poproszę? Ej, poproszę o tego grzybkę! Przepraszam, że tak nalegam, ale no... Troszeczkę już się zaczynałem... Niecierpliwić ostro z tym wszystkim. Wow, jak zamortowany. Ostatnie, koniec planszy. Nie koniec planszy. Dają nam o jedną, dwie, zależy jak się staramy, szanse więcej, więc po prostu raz rzucić w jedną paczkę i tyle. Tylko no właśnie, mieliśmy już dokładnie taki sam poziom przynajmniej raz w tym story mode. Dokładnie to samo. Stoję, ale trochę się... Za mocno się bujam. Za bardzo się bujam, za bardzo się rozbujał Mario. Łapiesz to? Strasznie ciekawe, strasznie dobre, że możemy coś takiego robić. Zapraszam? Zapraszam? Nie chciał być zaproszony. Cały czas muszę to podnieść. Więc zobaczmy raz. Nie, to nie. Byłem ciekaw, czy mogę za pomocą kamienia coś podnieść. Czy kamień podnosi klucze, bo cały czas nie jestem pewny. Takie coś. Aj, ja po prostu sobie zresetuję. Jak mam kamień tutaj użyć?
wezmę go, bo jak wszystkie kamienne zagadki, to wszystkie kamienne zagadki. Ale patrząc na to... Aha, tak mam kamień użyć, no to proszę... Proszę bardzo, sam poleci, bez mojej pomocy? Tak, ale bez muszelki nie potrafi podnieść dla mnie czegoś. Fajnie by było zrobić to wszystko jednym kamieniem, tym samym, tak... Tak immersywnie by było i w ogóle, ale no też nie byłoby takiej potrzeby. To jest straszne. Obie podłogi przesuwają w lewo. Ale te bullet bile bardzo szybko wylatują i po prostu się boję zrobić cokolwiek. Dobra, ciągłe skakanie. To naszego problemu roz... A, dobra. No, i taka zagadka jest naprawdę fajna, że kamień zatrzymuje mi bullet billa. To nie jest głupie. I że z jednym kamieniem jest tyle fajnych rzeczy do roboty. Nie mam mowy, że ja teraz zostawię mojego kompana za sobą, bo to jest ten sam kamień, on po prostu wraca zawsze do mnie, wraca na to samo miejsce albo do mnie, nie wiem, ale wolę sobie wyobrażać, że wraca do mnie. Co ty robiłeś, Mączerek? Ta moneta wygląda tak smakowicie, ale tak już zaczynasz łapać ją i ogarniasz, że ej, Mączery chyba nie jedzą monet, wolą hydraulików na śniadanie zjadać. A to akurat pora śniadaniowa, jak widzicie na tych dwóch oknach z lewej strony, że mimo, że strasznie ciemno jest w środku, no to przez to, że jest to ogromne miejsce bez wielu okien, ale okna sugerują, że mamy porę tak 10 rano mniej więcej. Co? Mario 1 ma problemy ze ślizganiem? Czy na czym to polega? Ja mam problemy z... Co? Ale mam to... Tak, mam to... Nie pamiętam, żeby były tam jakieś lody do rozbicia, ale też nie zwracałem na to większej uwagi, po prostu pędziłem do przodu. To... no spoko. To uwielbiam. Nie wiem jeszcze, jakie sprytne rzeczy można z tym zrobić. Widziałem kilka. Mamy myszkociki. Myszkociki z kotami nie mają nic związanego. Ty masz kluczyk dla mnie. Ale... skaczą one wtedy, kiedy my skaczemy. Co może prowadzić do niegłupich rzeczy, szczególnie gdy na przykład tutaj można to sobie połączyć z inną mechaniką na dodatek, tak? Jeśli da się im skrzydła, są w powietrzu przez dużo dłużej, więc tym bardziej pozwala to na jakieś kreatywne zagadki później. Tu, 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 tu. To już było też, już to gdzieś widziałem, nawet to było w tym samym story mode, którego gram. Tu tu ri tu tu, tu tu ri tu tu, cześć krecik. Nie skacz w powietrzu. Brzmi legitnie. Taki kontrastik, wiecie, powietrze, powietrze, a ty nawet skakać nie możesz. A co dopiero latać? Zakaz, typie. Konia też nie wprowadzaj tutaj. Tutaj zresztą zepsułem, tak? Bo chyba się spuściłem na dół bez pączka. Muszę tutaj się wybujać i czekać. Tutaj się wybujać i uważać na siebie. Nie jestem pewny, czy się zgodzę z tym werdyktem. Moja wina. Za takie coś mi zdarzyło się przegrać w poprzednim poziomie tego typu. Czekasz, czekasz, czekasz. Jak już się rozkręcają te poziomy, jak już coś takiego dają, to nie są złe rzeczy. Bo to jest naprawdę fajne. Tutaj inna platforma, tutaj musisz uważać, no to już zaczynamy takiego Super Meat Boya fajnego. A SMB wcale nie był inspirowany Mario nigdy, więc jak w drugą stronę bierzemy, no spoko. Zawsze uwielbiam po prostu jak Super Meat Boy. Nie wiem od czego Edmund wychodził, nazywając tą grę.
jego pierwszy pomysł był: a zrobię platformówkę taką jak Super Mario Bros. Chcę zrobić swoje Super Mario Bros., więc musi moja gra się nazywać też SMB w skrócie. Wow, to fenomenalne, fantastyczne, genialne, genialne, genialne. To jest Nintendo, które ja uwielbiam. Ten mały aspekt tego poziomu na koniec, że są pączki, które cię nie zabiją, które nie sprawią, że przegrasz, ale dadzą ci ten strach, że przegrałeś. Super, super, tak się robi. Tak się robi to. Sam bym na to nie wpadł, to było tak genialne. Ale większość tych poziomów nie była. Tak? Ale cieszę, gdy już jest coś fajnego. To zapowiada się fajnie. Dawajcie więcej. Bardzo podobny poziom co poprzedni. Że taka pionowość. Ja mu ja nie przeszkód po drodze. Tutaj na razie wiem, że jest Yoshi. O! Mogę jeździć na koniu w pociągu. A to dobre. A to dobre. Mogę też. Wow! Wow! Ej, to już Roman by się nie powstydził czegoś takiego. No! Ej, to jest strasznie dobre, jestem w stanie sobie wyobrazić naprawdę fajnego boss fighta z Miauzerem na koniec. Latający Miauzer, a my tak latamy czymś takim. To było rewelacyjne! Sama mechanika oczywiście, sam poziom był taki żaden, ale był króciutki, tak? Jeśli już nie macie nic do powiedzenia, chcecie tylko pokazać fajną sztuczkę, pokażcie fajną sztuczkę, dajcie metę, tak jak tutaj było. Dziękuję! Czy naprawdę po prostu cztery osoby robiły po 25 poziomów, zero było konsultacji między nimi, więc stąd wynikają te powtórki, stąd wynika to, że ten poziom, jakość tych poziomów jest nierówna? Coraz bardziej zaczynam mieć wrażenie, że tak to właśnie wyglądało w tym Nintendo i tworzeniu tej gry. Że dali sobie czterem level designerom właśnie, ej, zróbcie trochę poziomów i tyle. I na tym się skończyło. To by wiele tłumaczyło. Bo Mario skakać może ze takiej miski muszelkowej bardzo wysoko, co nie zmienia faktu, że trzeba zacząć to całkiem ostrożnie. Ha. Huh. Ha. Huh. Mogę wyjść? Co mnie tu czeka? Mam pomysł, jak to zrobić. Widziałem taką zagadkę nawet jedną w poziomie typu właśnie zbieraj klucze. Tak? Musi o to chodzić. O właśnie, o właśnie, właśnie, właśnie. A też coś, co przypadkiem znalazłem, bawiąc się w kreatorze. Czyli to dla mnie akurat, zaraz, jedna rzecz. Pnącza mogą wychodzić i w górę, i w dół. Nie wiem, czy w lewo i w prawo. Byłoby super, jakby też w lewo i w prawo, ale na razie nie wiem, czy w lewo i w prawo. Ale czy walnie się z góry, czy z dołu, to wyjdą właśnie w daną stronę. Czy w przeciwną stronę. Druga rzecz, którą teraz się nauczyłem, że można zrobić coś takiego. Wiedziałem, że można udawać trupa, stojąc na ziemi, ale można również taką muszelką przywalić i nie traci się tej muszelki. Co jest całkiem niezłe. Mhm, kolejny poziom typu nie skacz. I znowu ten Game Master. Nie skacz, nie skacz, nie skacz. Fajne są, ale gdy sprowadza się do tego. Nie wiem, czy by mi grzyb tutaj mógł pomóc. Się nie dowiem, czy by mi grzyb mógł. A to ciekawe, że można fejkowe sople dawać. To nie głupie. Aha, okej, już się bałem. Już się bałem, że nie mam pojęcia, co trzeba zrobić. Gdy rozwiązanie przyszło samo i było całkiem dobre. Nie będę nic robił? Po prostu takie poziomy naprawdę są czymś bardzo nietypowym dla Mario. I w ogóle nie trzeba tego w ogóle, prawda? Tak mi się w ogóle wydaje, że nie trzeba tego w ogóle. Jak go zrzuciłem w ogóle? Co za potwór ze mnie? Ło Jezu, jakie potworne potworki! I się zabił Mario. Teraz gramy jako Luigi. Nie? Mam więcej żyć. To spoko. Odsuń się! Odsuń się!
bo jesteśmy bliscy zagłady. Już nie, już nie jesteśmy bliscy zagłady, bo więcej pomocy zostało. To jest interesujące, że takie drewniane skrzyneczki są w stanie przetrwać w lawie. Trampoliny nie są. Trampoliny dają nam ułamek sekundy po tym, jak się wrzuci je do lawy, żeby z nich skoczyć. Co też myślę, może tworzyć później całkiem... A w sumie jesteśmy w tym trybie oszukanym i nawet nie było trzeba oszukiwać. Tak, co, gdzie muzyka? Halo, co to za cisza? Bding. Czy Rayman Origins też miał jakieś takie flagi filmowe? Miał coś w tym stylu chyba? Czy po prostu skrzynki się zbierało? Wydaje mi się, że coś było więcej niż skrzynki tam. Kreciki mrożone? Wojownik tato? Co za okrutne poziomy! Kreciki mrożone faktycznie. Nie kłamał. 100% prawdy. W jego słowach było zawarte. Kto by pomyślał? Co? Jaki oszust? Chciał ominąć cały poziom i od razu do mety wskoczyć. Nie pozwolimy mu na to. My żyjemy w prawdziwym świecie. Bez kłamstwa. Nie potrzebuję konia. Nie tym razem, zrobię to sam. Wierny wierzchowiec będzie na mnie czekał. Wrócę po niego oczywiście. Nie mam mowy, że mógłbym postąpić w inny, okrutny sposób. Nie powiecie mi, że to jest koniec. Ten poziom był w ogóle jakiś. Ja trzymałem strzałkę w prawo i skakałem czasami. Nie wiem, co Nintendo robicie tutaj. No muszę, ja nie umiem inaczej, ja muszę tak zrobić. Tak? Nie? Nie? Wydaje się tak blisko za każdym razem. No to akurat nie wydawało się blisko, więc dajcie mi jeszcze jedną szansę. Jak najpóźniej czy jak najwcześniej? Jak najpóźniej. To nie wyjdzie. To się nie może udać. Ale dlaczego to się nie może udać, skoro wydaje się, jakby powinno? To dlatego, że ja nie umiem do pionowych rur wchodzić, takich szczególnie takich, które są na górze? No skaczę na pewno za wcześnie za każdym razem, dlatego próbuję cały czas dalej. Dobry plan chyba. Jest! Trochę głowy do tego i się udało. Jak mogło się nie udać? Ciebie, kolego, się troszeczkę już zaczynałem bać. Niepotrzebnie. Tak, dobra. Jakie to proste. Kto by pomyślał? Swoje popędy wrzuć na luz. Masz pesfitch. Pomoże ci on w jednym. Na razie widzę jedno właśnie, co on mi może pomóc. Wezmę, zrobię się dużym. Jasne. To jeszcze nie wszystko. Potrójny? Nie potrójny, a szkoda. Kiedy jesteś potrójny? Jesteś potrójny, jak mam kwiatka zjedzonego, tak? Tak mi się wydaje. Ma ktoś kwiatka dla mnie? Nie? No. Tak myślałem. O nie! Latający pączek stracony! Wieloryb. Kosmiczny, księżycowy. Coś tam się stało. Coś tu się stało. O, cześć. Co tu się dzieje? Jeszcze więcej. A dziękuję. A nie dziękuję. A dziękuję. A fajny pomysł. Ale... Leć. Co tu się stanie? Klucz się stanie, dobra. O. Zawsze wydaje mi się bardzo głupie, jakbym na przykład chciał w swoim poziomie takie niewidzialne klocki zostawiać, ale ogólnie są to bardzo mądre rzeczy, żeby takie klocki sobie zostawiać, tak? I jest to sprytne, żeby fajne rzeczy można osiągnąć z takimi niewidzialnymi klockami, co ten poziom pana Łasicy reprezentował. Oj. Ej! Ohoho! Nie, ohoho! Okay. Walnij go, rzuć. O, kopnij. Tak też można. Jeden, drugi, bum, bum. Cyk, jeszcze nie meta. Nie macie dla mnie kwiatków? Czemu nie macie dla mnie kwiatków? Au! Lecisz? Się trochę boję. Mogę?
Nie. Te wykrętasy wydają się dziwne. Jestem ciekaw poziomu, który wykorzystuje je jakoś ciekawie. Mam nałożyć cię na głowę, tak? Spadaj. Dobra, i teraz mogę Nieważne. O. Ostatnie życie mam też tylko już. Oj. Nie leć. Ale jak ja chcę przeżyć, to musisz lecieć, prawda? Nieprawda. Halo. Dziękuję. Dzięki największe. Morduje was to. Was też mogłoby. I teraz otwieram sobie przejście w taki sposób. To są naprawdę dobre poziomy. Takie bardzo, bardzo, hej, fajne. Nie zabrałem trampolinki. Przez co troszeczkę się obawiałem. Tędy. Tak jest. Już myślałem właśnie o tym, że hej, to jest genialne, jak tu zrobili, że wracamy się z nowymi umiejętnościami do mnie. Jest taka metroidvania mini się robi z tego. To jest takie po prostu mądre. Jak Nintendo. Nie było przez większość tej gry. Wow, jeszcze to przeżył. Muszę uciekać. Oj. Ostatnie żyćko. Uważaj, nie zgin teraz. Tak daleko jesteś. Okej. Gdzie mnie to wyrzuci? Niby wyjście, ale tak naprawdę nie. Hej. Potrzebuję tego. Przesadziłem, ale myślę, że to... Myślę, że jesteśmy bardzo blisko końca. Czy nie? To jest taki poziom... typowy, który w grze Nintendo można by znaleźć. Jest! To było znakomite! Prawie tak dobre jak poziom pana Łasicy. Właśnie z tego. To było takie dobre. I się człowiek zastanawia, jak może być poziom taki w tej grze? I takie jak tamte poziomy były w tej grze. W tej samej grze. Jedyna opcja to po prostu to, że różne osoby te poziomy robiły. I w ogóle się nie konsultowały ze sobą, że nikt tego nie testował później. Ja nie wiem. Na koniec taki gwiezdny bieg? Nie, był chyba miłośnik gwiazd. Więc dlaczego on tego poziomu nie stworzył? Fajnie. Lubię pana kotka. Pan kotek łaskotek jest fajny. Myślałem, że coś zepsułem. Super finish story mode'a. Oba te poziomy finałowe były świetne. Poziom finałowy, taki alternatywny, tak, fabularny, był świetny. Czy wyzwania Yamamury oraz wyzwania Peach również będą takie dobre. Zaczynamy od Peach, myślę, że ona dla nas nie będzie miała dużo, więc fajnie będzie to zgarnąć od razu. Może to będzie jakiś poziom typu młotek? Tak, będzie to poziom typu młotek, tak zerknąłem, ale... podświadomie przeczytałem, co było tam napisane, nawet jeśli samemu ani słowa nie przeczytałem z tego. To jednak... jakoś ta wiedza została. Ja wiem, ja naprawdę wiem, o co mnie gra prosi. Ja jestem świadom, co tu trzeba zrobić. Ja bardzo, bardzo, naprawdę, uwierzcie mi, wiem. Wiem, czego gra chce ode mnie. Wiem to lepiej, niż myślicie sobie. Ale chcę nauczyć się grać w tą grę dobrze, a żeby nauczyć się grać w tą grę dobrze, to trzeba poznać takie małe rzeczy, w którym momencie najlepiej skoczyć, żeby taki, wydawało się niemożliwy skok, zrobić. Chyba, że nauczę się teraz, że jest on niemożliwy. Zawsze to jakaś nauka. Po dłuższej chwili... to wydaje się, jakby już po prostu wszedł. To było najdalej, bo zebrał monetę nawet. Więc już tam zahaczył. O,
Nowy świat? Jest! Jest, 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 jest. Którym przyciskiem to się robi? Strzałka w górę? Żeby budować sobie co się chce. Ale ja wolę, wiecie. Nauczyłem się, jakie są granice możliwości. Może coś z tej wiedzy mniej więcej zostanie na przyszłość, gdy będą poziomy wymagające czegoś takiego. Już nie będzie to dla mnie. Koniec świata. Mam jakąś tam podstawową wiedzę na temat tego. Jakie to fajne. Jak te młotki działają. O, nie zabijacie to. Ale chowasz się całkiem długo po jednym uderzeniu. Młotek ma dużo większą siłę niż skoczenie im na głowę, prawda? Może jednak nie. To wydawało się podobnie działać znowu ten sam kok. Jak tak teraz jeszcze bardziej myślę, ciężko stwierdzić. No tu już nie da rady. Tu już się... Chociaż... Niech będzie i po waszemu. Już nie będę tak się kłócił. Ale tu... No właśnie, młotek ma wyskoczyć. Co? 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 Za mrówki? Co? 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 Okej? Zrobiłem to. Nie, nie, nie mam pojęcia jak, ale zrobiłem to. Hurra! I guess. Zaskakująco fajnie pasuje, bo te rogi, jakie my mamy, to ten sam kolor Bowsera i widać cały czas te moje rogi, ale strasznie dobrze pasują tutaj. Jakby to był jego wąsik taki, czy nie wiem, wkurzona mina, czy cokolwiek. Ale te pozostałe koszulki to są takie sobie koszulki. A? Takie przedłużenie koszuli. No spoko. No nie głupie. A, okej? Okay. Edgy zakonnik? Fan Nintendo? To wygląda głupio. To wygląda źle. Aha? Aha? Nie. Mogę minę swoją zmieniać. Najpierw zmienię swoje przebranie, bo ja nie chcę tak wyglądać. Ale jakoś tak... Takie kombo mi przypadło do gustu, zobaczmy. No raczej bez Bowsera tutaj, chociaż podoba mi się jak ten Bowser wygląda na naszej głowie. O, jeszcze coś więcej tu jest. To wygląda ciekawie. O, o, animowanka. Ej, no taka bluza jest świetna. Ja bym taką chciał. No, bym taką nosił. O, jak ja bym taką chciał. Może? Nie do końca podekscytowany, a taki knujący jakiś chytry plan. Let's go. Nie chciałbym takiego kogoś zobaczyć na ulicy. Ale takiego może. Taki wesoły cosplayer, który się cieszy wszystkim. A ten to nie wiem. Cutie? A nie wiem, czy taki cutie. Te zęby Drakuli, czy język obcięty. No faktycznie, słodziutkie. Nahypowany? Nie, nie, nie. A po kolei. Nie jesteś normalny. Już nie myślę, że ktoś się nabierze na to. No taki wesołutki, no chłopcyk. Ale nowe ubranie mu się przyda, jak całe życie w takim samym chodzi. Nie dlatego, że... Chcę... Corporation. Corporation znaczy. Słyszałem, że te poziomy są naprawdę fajne. Że to takie po prostu najlepsze z całego tego story mode'a. O nie! W końcu nauczycie mnie latać? A moglibyście... Mogę latać wolniej, jeśli chcę. Okej. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Jak zwykle, jakoś te reguły gry mnie omijają. Po prostu lecisz. Martwi mnie... Mogę się trzymać za to. Za to też? Już to się chciało bardzo źle skończyć. Dali tutaj skrawek lądu. Ale w tym momencie...
Ten ląd to coś, czego chcemy za wszelką cenę unikać. Dobre. Nie walnie się za mocno w głowę, bo to by mogło doprowadzić do niefajnych skutków. Na przykład byś oszalał, czy byś szukał lądu, a właśnie nie masz. Wylądujesz i koniec. Koniec świata, koniec gry. Oj! Oj, to się może skończyć bardzo źle. Bo tutaj po drodze wszędzie jest miejsce, za które mógłbym się złapać przypadkiem. I właśnie ten przypadek tutaj mógłby być bardzo przykry. Na samą górę i druga taka akcja. Spodziewałem się innego rozwoju wydarzeń. Myślałem, że będzie to wyzwanie typu dół góra, a jest dół dół. Można to uberwać było? Tak dla spowolnienia, bo naprawdę warto tutaj będzie czasem powoli podejść do tematu. W innym wypadku mogłoby coś nas ze zaskoczenia niefajnie złapać. Fajnie, że dają tyle drugich, trzecich szans. W razie czego. I dużo podpowiedzi. Dzięki czemu to wszystko cały czas jest jak najbardziej uczciwe. Boli cię to? Nie miałem pojęcia. Człowiek uczy się całego story mode'a. Szkoda, że czasem tak powoli, ale to jest fajne. To jest fajne, że nie możesz dotknąć kolców, bo nie tyle co oberwiesz, ale stracisz panowanie. Nie! Dotknąłem się! Nie, ten poziom jest ogromny. Cały czas opuszcza się powoli na dół, nawet gdy nic nie robimy. Au! 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 Mały Mario nam został. Okej. Jesteśmy bardzo blisko końca. Czemu do góry? W lewo ci kazałem. Czemu do góry? Czemu do góry? Co się stało? W lewo prosiłem. Okej. Oberwałem głową, a nie pączkiem. Przez co dalej się trzymam bardzo dobrze. Do mety od razu, prawda? Czy do innego pojazdu? O, wow! Okej. Już chcieli przestraszyć, że to nie koniec, że to dopiero początek. Jeszcze jakby checkpoint po drodze na przykład dali. Nie. Więcej Yomomury po... Proszę? Co? Yomomura. Ja ci nie uwierzę, że... O. Mario. Rura. Pirania. Co? Nie wiedziałem, że można wskoczyć do tej rury. Gdzie to mnie zaprowadzi? Co? Całkowicie inna część tego świata? Czy co? O, cześć! Jak się nazywasz? Masz czas na robotę? Jestem Patryk, mam robotę dla ciebie. O, lubię takie wykrzykniki. Potrafią one mordować graczy, którzy się nie spodziewają, że zostaną zamordowani, chociaż myślę, że już na... A, już wszyscy gracze, którzy spędzili więcej niż 5 minut we świecie Mario Makera drugiego, wiedzą, że główny cel klocków z wykrzyknikiem to, żeby zamordować nie spodziewających się tego graczy. Okej, po prostu mościk. No, wiem już bardzo dobrze, jak te wykrzykniki działają, też nie wydaje mi się, że jest co tutaj dużo do tłumaczenia. No, wykrzyczysz sobie i wylatują różne rzeczy z tego. Czego chciałbyś wiedzieć więcej? Buduj, buduj, buduj. Buduj, buduj, buduj. Będzie też kolega wykrzyknik, twój ziomek, dobry? Oh. O, wow. Ale że co? No, zauważyłem. To tajne przejście. Ale myślałem, że to tylko było tajne przejście. A nic więcej. Sekretnego. Co? Grzyba muszę znaleźć. A ten po prostu na mnie czeka. Wiedząc, że w końcu ktoś go podniesie.
Już za trzecim razem bym się naprawdę zdenerwował. Drugi raz? Okej. Ale trzeci raz? No nie wiem. Co by z tego było? Dobór muzyki szanuję tutaj. Co za grzyb? Jaki grzyb? Teraz by się przydał, ale tamten grzyb to był one-up, a ja potrzebuję grzyba, który sprawi... Trzymałem strzałę w lewo. No. Kto by pomyślał, że ciekawsze będzie zwiedzanie tego niby byle jakiego hub worlda, niż granie w same poziomy, ale no... Wiem, co się teraz stanie. Tak, ale cały czas jest to całkiem spoko, fajne. Jeszcze raz mógłbyś tam skoczyć, ale rozumiem. Zostawiasz to mi, nie jesteś ciekawy, albo masz do mnie jakiś tam szacunek. W obu wypadkach bardzo fajnie. Trzeba było to odblokować sobie, tak? Okej. Nasze fireballe są takie jakby nieskończone, że strzelamy i one odbijają się od ścian, można im nimi różne przełączniki przełączać i tak dalej. Bardzo fajna rzecz. Kolejna nowa rzecz. Ciekawe, czy Dogo, Skipogo będzie miał coś jeszcze dla nas? To dlaczego nie mogłeś tamtych zniszczyć, a musiał ci czapką kolczastą je zniszczyć, co? Skoro miałeś ten młotek cały czas przy sobie. Halo? Halo? Bip bop. Przeładowuję system. Aha, że co? Kim ty jesteś? Okej, nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Można sprawdzić, no i co ty masz dla mnie, kursobocie? Bip 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 bip. Jesteś Mario, bip 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 bip. Chcesz oglądać? Bip bip bip. Pokazałeś mi po prostu cutscenkę z początku gry? Mogę sobie oglądać cutscenkę u siebie? To trochę rozczarowujące. Tyle? Takie coś mi załatwił i... Tyle? Nawet Toada i Toadette już nie... A... Nieważne. Dobra, trzymajcie! Tak jak myślałem, będzie jeszcze jakaś specjalna rzecz możliwa do wybudowania, nawet po przejściu samej gry. Nie wiem, tak bym się spodziewał czegoś w rodzaju... Znaczy spodziewał. Liczyłbym na coś w stylu występu Paulinki z Odyssey. Wiadomo, że to nie jest Odyssey, ale tam to było bardzo fajne. I jakiś tego typu występik, coś takiego szalonego w tym story mode, gdzie muzyczne poziomy też na pewno ludzie będą tworzyli, to jakby Nintendo taki jeden muzyczny poziom zrobiło. Tak na przykład chociaż, tak? Coś w tym stylu. Nie było tu nic takiego, wiecie, szalonego, nadzwyczajnego, bardzo, bardzo, bardzo dobrego. Taki ten story mode był po prostu nijaki strasznie. Bez wyrazu, bez czegokolwiek. Takie... Trzymaj 100 poziomów i sobie je przejdź i tyle. Gdzie te 100 poziomów nie tworzyły czegoś fajnego razem. Czy oddzielnie też. To jest ciekawe, co się dzieje. Mogłem nie wydawać kasy na powtarzające się suchary. No wybudowałbym sobie tego trochę. Kolejnego 1000 będzie ciężko. Będzie ciężko. Oj, będzie ciężko. Powiedz mi, że to będzie tyle. Parę minut oczywiście. To nie wszystko chyba.
No, no dawaj no. Niech to będzie ostatnie. To na pewno nie jest ostatnie. Sprawdziłem sobie, gdzie ten Yamamura się schował. I schował się w jednym i jedynym miejscu, którego nie sprawdziłem. Jednym. Znaczy, miał być tutaj. O właśnie. Tym bardziej w taki sposób, że tylko i wyłącznie można go znaleźć, jeśli się przejdzie tymi drzwiami z góry na dół. No niech będzie, niech będzie. Druga ze trzech twoich misji. 500 monet mam zebrać? No to moje problemy... A, 50, okej, okay, nieważne. Myślę, że tyle było moich problemów ze zbieraniem pieniędzy i farmieniem i budowaniem sobie tego, co tam chciałem sobie wybudować. Jednak problemy jeszcze troszeczkę ze mną zostaną. Myślę, że to jakieś nowe super armatki bilowe, takie srebrne. A nie, nic z tych rzeczy. To nieważne, to nieważne. Niestety zabijanie przeciwników monet tutaj nie daje. Nie żeby kiedykolwiek chyba dawało, ale myślę, że mogłoby to całkiem nieźle pasować. Mój praktycznie ulubiony rodzaj poziomu, więc oczywiście mi to się jak najbardziej całkiem podoba. Tak, znaczy nie wiem czy ulubiony, ale ze całego Super Mario Bros. 3 na pewno te akcje czołgowo-statkowe są fantastyczne. Świetnie, świetnie, świetnie. To wygląda trochę strasznie, ale powinniśmy być bezpieczni. Dawaj! Się zastanawiał tyle czasu. Powinienem tu przeżyć, chyba że jakiś Bill postanowi mnie zastrzelić. Nie jestem najbardziej chętny na bujanie, bo jak tylko nie będzie timing mój perfekcyjny, to ja się będę bał skakać. I się bałem skakać, ale jednak to zrobiłem. Nie skończyło się na szczęście tragedią. Dużo srebra widzę, już się boję. O! Nie zauważyłem podłogi. Nie wiedziałem, że mam podłogę pod nogami. Co było trochę dziwne. Ale było. Niewiele zostało. Bardzo niewiele. Zostało. 5. 2. 0. Meta? Meta! Spoko. Za to chyba dużo kasy się dostaje, nie? To jest jeden zwyczajny poziom ze Super Mario Bros. 3. Jest podany nam jako jedno z największych wyzwań tego story mode'a. Gdzie Mario Maker jest znany z szalonego poziomu trudności. Że co Nintendo? Że co Nintendo? No z Odyssey tak samo. Gdzie te gry Mario zawsze miały takie super poukrywane wyzwania, Odyssey nie miało nic takiego. Tak dlaczego? Zabieracie coś, co było stałą częścią waszych gier? I tyle. O co chodzi z tym dachem w takim razie? Ja nie wierzę, że przez całą grę nic tam nie będzie. Czy zgadniecie, czy zgadniecie, gdzie on będzie? Ja bym nie zgadł raczej szybko. Tak, tak, tak? Nie, 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 co? Hał, hał, hał? Nie chcę twoich żartów. Ej! Nie dziękuję? No ja tak wyczytałem. Wejdź w interakcję z tutaj budą. Wszedłem w interakcję z budą. Jak ty siedzisz w budzie, to... Nie? Jak wyjdę do świata i wrócę, to zresetuję się i może będziesz siedział poza budą? Dziękuję, że wyszedłeś, ale to tak... Raz się trafi, raz się nie trafi, a ja wydałem z 2000 na to i to strata kasy. No ej, czy ja coś źle rozumiem? Odblokuj jego dom i wejdź z nim w interakcję. Podobno to jest taki błąd gry. Taki glitch. Taki bug. Taki Hollow Knight. Polega to na tym, że jedyny sposób na zresetowanie świata to przejście jakiegoś randomowego poziomu. Co za oszukaństwo. Jakie głupie. Cześć. Więc może dlatego wcześniej nie mogłem tamtych znaleźć, bo... A, też ich nie było akurat.
Mimo, że przechodziłem, to się nie wyświetlał znaczek interakcji, bo gra była zepsuta chwilowo. No takie tam rzeczy, takie tam. Dobra, ostateczne wyzwanie całej gry we świecie Super Mario Bros. 3. Mogę? Zmieściłem się z takim wielkim butem. Ale zrozumiałe, że but dał radę przecisnąć się przez coś takiego. Czy moglibyście w drugą stronę strzelać? Nie macie ochoty? No ten jest but na tyle duży, że nie za bardzo. Trochę mam opcję, żeby... 10 monet to... Znowu? Znowu tak samo. Takie tam, nic wielkiego. Musiałeś. No tutaj ten jeden skok jest bardzo trudny bez buta. Myślę, że to wystarczy, aż się licznik żyć z tego wszystkiego zdenerwował, mówi więcej ci tych żyć liczyć nie będę. Niech mu w takim razie będzie. Nie ma co tutaj wchodzić w jakieś awantury. Nie chcesz? To nie. Trudno. Pozwolę ci trochę odpocząć. Ale nie zawsze. O, takie schodki. A to całkiem zabawnie wygląda. Trzeba wymierzyć sobie w miarę dobrze, żeby zdobyć najlepszy wynik. A to się jeszcze nie ma zamiaru kończyć. I nawet bym powiedział, że prawdziwa akcja dopiero się zaczyna. Nie. Wręcz przeciwnie. Miałem jeszcze myśl, żeby butem się wycofać, skoczyć sobie po tamtą monetę. A może to był autoscroller i by się nie dało? Nie wiem, ale... Chyba Mario Maker 2 skończony. Tak mi się wydaje. Chyba, że jakieś inne akcje się zgliczowały, albo inne sekrety się pochowały. Błagam, niech to będzie ostatnie. Wygląda, jakby było ostatnie. Zrobione. Czegoś brakuje. Tysiąc jeszcze. Plus koniec. Plus koniec. Koniec, plus. Ty. Tak, zadowolona, bo to już tak naprawdę koniec, prawda? Nie. Błagam cię, to nie torturuj mnie więcej. Błagam, niech to będzie ostatnie 1000 złotych. Jest młotek, znaczy co? Jest! Nie, to wymagało z 500 milionów złotych. Nareszcie. Robione, tak, fajnie, wow, udało się. Nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. Naprawdę nie mam ochoty ciebie słuchać. Żadnej interakcji? Jednak coś jest, jest jeszcze. Prawdopodobnie... remake pierwszego poziomu z Mario jest czterogwiazdkowy. Potwierdzam. W tym kontekście tak, pierwszy poziom, jaki gracze większość Mario zagrała po raz pierwszy, jest najtrudniejszym poziomem całego tego czegoś. Nie będę nawet sprawdzał, co tu dla mnie macie. Co będę sprawdzał? Co? Zabierze mnie to na prawo, czy nie? Zabierze mnie to do tyłu? Serio? Stracę progres? To niezłe, Cat Mario. Co w... Chciałem cię podnieść, ale to nie w tej grze. To nie... W tym... świecie! A wy potraficie tu przyjść? Hej, Tomp. Hej, Tomp. A szkoda, że się to nie udało. To niestety nie. Tam coś było specjalnego. Kto to wie? Tym
Tyry. Nie. Nie. Co tu myślisz sobie, Peach? Wszyscy Mario nienawidzą nagle. Ta wyciąga 20 tysięcy? Torturuje nas tak mocno, żeby później myśmy mogli się sami torturować. O co wam chodzi? Dobra, kwestia rozpędu i postrachu. Miniaturowe skoki. O. Cześć Bowser. Pa Bowser. Podobnie, tak? Nawiązanie do pierwszego poziomu, które było w Odyssey, było fantastyczne i tak samo tutaj. No bo też było dobrym poziomem przy okazji, tak? I fajne, że nawiązanko. Aha. Kwiatek. O! To mi kwiatek wskazywał. Turutyty. I kto... kogo tutaj znajdziemy? Kilka groszy? Co za żaba? Dźwiękowa żaba. Pozwoli nam słuchać wszystkie muzyki z gry, czy... pewnie tak. Po tym jak przejdziemy jego poziomy, więc to jeszcze nie wszystko. Jeszcze kilka tutaj żabek zielonych się schowało dla nas. Z jakimiś szalonymi poziomami, nie sądzę, ale no właśnie. Takie oświetlenia. Góra, dół, no nie za bardzo wygląda to kompletnie, jak labirynt. Idź do przodu na razie. Koledzy, tutaj na dół na pewno. I bezpieczna strefa dla ciebie. Urocze. Jak chodzi o takie poziomy typu proste. To ten był całkiem okej? Nie wiem, pójdę dołem w takim razie. Nie będę robić nic w takim razie. Przecież was nie pozabijam. Ej! No tu jest trochę miejsca, ale trochę mało. Aha, po prostu idź do przodu. I się nie bój niczego. Proszę o pomoc? Proszę o pomoc, okej, przywarciło mi się trochę. Ale się udało. Aha. Okej. Bez wychodzenia z wody, a tego jeszcze nie było. Więc poziom 3D Worldowy, bo chyba to... no, nie powinna być to jedyna opcja, w której da się być w wodzie lub też nie. Ale jak na razie praktycznie zawsze, gdy mieliśmy coś takiego, były to właśnie te poziomy 3D. Oj, leć, bo już tam widzę, że koleś mi zniszczył ścianę, ale zanim by mi drugą ścianę zniszczył, to by wieki minęły, więc nie ma sensu na to czekać. Uważaj, zbieraj grzyba. No, tu musimy poczekać, ale mamy chwilę, żeby taktycznie sobie co nieco rozplanować. Jak mówiłem, to jest genialne, jak przeciwnicy zmieniają się, czy są w wodzie, czy nie. Itp, itd. Tak jest kubaniutki. Pewnie one-up na górze. Takie one-upowe wyzwania to całkiem częsta rzecz. Jest! Jaki ja się trzymam, ja nie wiem jak się trzymam, ale się ciągle trzymam, jak widać. Metę mi zabrał. Oddaj metę. Halo? Halo? Wyszedłem z wody? Bo przeciwnicy są koło mety, to nie wyjdę? No wyświetla mi się meta nad głową. A to znaczy, że nie zepsułem. Okej. Ale była meta, potem jej nie było, potem znowu była, potem się zmyła. I co, jakieś jeziorko zrobisz? Jakąś rzeczkę?
Ten sam taniec to sobie możesz. Aha! Okej. Okay. Guzy ziemi wyrosły. Od tych wszystkich tańców, tak jej głowa rozbolała. Całą ziemię. Super wyzwanie typu pływaj. Może smutku? Mogę butem deptać buchy? To dla mnie nowość. No wow. To sprytna zabawka. Jeden z was ma, czy wszystkich muszę? Wszystkich muszę. Okej. Okay. Jak tutaj się pojawię? Też nie reagujesz. Ej? Ej? Przedemycz boostuje się. Ej, ja chcę to na głowę, dobra. Bo szczerze mówiąc, innego sposobu nie widzę. Pozwolicie mi na to? To akurat bardzo sprytne. Ale ty nie chcesz iść z... twojego kolegę mam zabrać? A bo ściana go blokuje, no tak. Aha, tu. Tutaj po... Proszę? Hej? Dziękuweczka? Boję się tej rury niebieskiej. Nie powinienem, ale to robię. A to sprytne, wykorzystanie tych... dróg jednostronnych. Czy możesz na dół zejść? Nie? Stoisz na drzwiach? Niech ci będzie. No, strzałka wskazuje tutaj. Patrząc po tym... na to, jaki to jest labirynt, to... na razie... Nie zabijam was, ale mogę was zabrać, dzięki czemu... mogę tutaj wskoczyć, bo drzwi od góry, no, wskakuje na nie, tak? Oj. Na razie zrobię coś takiego. Żeby koleś na trampolinę wskoczył. Muszę buty znaleźć. Aha, dobra. Dlatego tutaj pozwalają nam wrócić na start. Buty są nam ponownie potrzebne. Raz jedno, raz drugie. Nie raz jedno, raz drugie. Jedno i drugie naraz. I stanę na tobie. I teraz mogę tu wejść. Wow. Nie wiem, co wy dokładnie kombinujecie. Ale to są dobre rzeczy, to są. O, ty mi buty tylko dajesz. Jeszcze do tego wszystkiego kolejną rzecz naraz łączymy. Strzelać się uczymy. Chociaż przez chwilę liczyłem na to, że raz sam strzelił bez mojej pomocy. Myślałem, że znowu tak zrobi. Mogę duszki zabijać? Nie mogę. Sprawdziłbym, czy kaskiem mogę, ale... to by było zbyt ryzykowne, to jest prawdopodobnie meta. Więc mógłbym od razu lecieć do niej, ale tak... już nie przesadzajmy z ryzykowaniem. Tak nie wiedziałem, czy jak flagi nie widzę, to będę w ogóle mógł poziom ukończyć. Jak się okazuje... nie ma z tym żadnego problemu. Kolejny wodny poziom, kolejny taniec żaby. Ale... nie? Ej! Okej! Jako Mario. No spoko. Spoko. Ale nie tańczysz mi? To by było na to. Zrobione wszystko, co się dało.